Nie wiem, który to już jest rok, ale chyba z 10 lat rozegraliśmy, może troszkę mniej. Czyli tak, poprzedni rok był bardzo udany. Mieliśmy 20 ludzi więcej, 50 więcej głów bydła, 9 więcej koni. Słyniemy z tego, że mamy najwięcej kapliczek, czyli spoko. I nasi kapłani, co do przepowiedni, nasi kapłani mówią, że nasza reputacja wśród innych klanów się poprawi, niezależnie od tego, co będziemy robić, nawet jeżeli jakieś głupie rzeczy by to były. Dobra. Okej, okay, Yorissa, nasza dyplomatka, mówi, że natrafiła na kupców z klanu Złotych Oczu na naszych granicach, którzy ruszali na handel z Yu Mergini. A, te oczy ze złota to klan, od którego się oddzieliliśmy, zanim dokonaliśmy migracji. O, czyli byli zakłopotani, kiedy Yorissa się do nich... Zawstydzeni niemal, kiedy Yorissa się do nich zwróciła. Okej, czyli tak, ten klan, od którego się oddzieliliśmy, chyba nie ma dobrej opinii na nasz temat. No dobra. Tymczasem przybywa do nas delegacja z klanu Niebieskich Pióropuszy. A, którzy chcą zaaranżować małżeństwo najwyraźniej. Czyli chcą, żeby Aiftu, młoda dziewczyna z naszego klanu, a, która posiadła te ogniste moce, aby wyszła za młodzieńca z ich klanu, kiedy tylko dorosną. A, tak, bo wcześniej wysłaliśmy trójkę tych dzieci, którzy mieli te ogniste moce, właśnie do Niebieskich Pióropuszy, aby oni ich wytrenowali w używaniu tych mocy. Czyli oferują także posag w wysokości 10 krów. Okej, okay, czyli możemy to przyjąć, ale zażądać lepszego posagu. Powiedzieć, aby wrócili, kiedy dzieci dorosną, albo możemy odmówić. Okej, okay, trudna decyzja. Czyli tak, Areni mówi, że nasi ludzie preferowaliby, abyśmy poczekali i zobaczyli, czego chce sama Aiftu. Albo, alternatywnie, tak, też byliby zadowoleni, gdybyśmy zdobyli więcej krów. Uraltan jest jednak zdania, że Aiftu powinna wyjść za kogoś z naszego klanu. Tak, żeby ta trójka dzieci z ognistymi mocami mogli walczyć zawsze razem po naszej stronie. Okej, mariaże istnieją po to, aby łączyć klany. A co do łączenia mężczyzn i kobiet, to jest tylko sprawa drugorzędna. Aiftu rozumie zasady tego posagu. Czyli gdyby była młoda, mogła podpalić kilka rzeczy. Ale podporządkuje się naszej decyzji, okej. Okay. Zawsze przyda nam się więcej bydła, oczywiście. Magia Aiftu powoduje, że jest specjalna. I Leshina mówi, że może wynegocjować troszkę wyższy posag. Dobra, zróbmy ankietę. Czyli przypominam, że głosujemy przez Twitch. X. Tak więc jeżeli zjedziecie poniżej okna streamu, to znajdziecie taki fioletowy prostokąt i tam możecie głosować. Co my tu mamy? Kamyk! Dzięki za przedłużenie suba. Witam i pozdrawiam. Chciałbym powiadomić, że to niestety moja ostatnia subskrypcja, ponieważ na ten moment kapitał nie pozwala na dalsze subskrypcje, ale obiecuję, że za jakiś czas znowu zacznę Spokojnie, dobra, spoko. Wielkie dzięki. Jasna sprawa, wiadomo. Ok, opcja numer 3 zdaje się dominować. Dobra. Czyli niech wrócą, kiedy dzieci dorosną. Tak, to nasi sojusznicy, tak. Powiedzieli, że rozumieją. Ponieważ, w ich interesie jest także jest szczęście młodej Aiftu. Ok, poprawiliśmy nastroje w naszym klanie. Czyli spoko. Dobra, cały czas pora morza, czyli pora siewów. I tak, musimy kogoś nowego do rady dać. Czyli zobaczmy, jak to wygląda.
Czyli mamy dobrego kupca, Uraltana, mamy... A, Uraltan też walczy w sumie. Doskonałą dyplomatkę Jorisę. Okej, co do jedzenia mógłby być... A nie, mamy Enderei. Mamy wodza oczywiście. Jereno jest doskonałym ekspertem od praw. Co do magii... No, okej, czyli mag. Podejrzewam, żeby się przydał. Tylko tak, zobaczmy... Musimy też obsadzić, dać to rodzinie, która nie ma w tej chwili stanowiska w Radzie. Czyli to musi być przedstawiciel rodu Nordon. A z tego co widzę, wśród Nordonów nie ma dobrych magów. Może, nie wiem, wojownicy? Też nie, okej. Okej, możemy to coś zakombinować, bo... Estia jest lepszym kupcem niż... Leshina. To więc chyba zmienimy to. Damy kogoś nowego, czyli damy innego przedstawiciela rodu Zarend. Damy Estię z rodu Nordon, która jest także wyznawczynią Ekarny, bogini handlu, ale jest lepsza w targowaniu się niż Leshina. Jest też młoda, czyli może nabyć sporo doświadczenia. Czyli tak, potrzebujemy Zarenta. W tej chwili czy mamy maga Zarenta? Nie. Wojownika? Też nie. Okej, dobra, dyplomatę? Nie, no dyplomatę już mamy. Okej, dobra, dajmy kogoś z rodziny Zarend, kto jest wyznawcą Boga, którego nie mamy w tej chwili w Radzie. I tyle. Gdzie jest Zarend? A, czyli mamy tylko te dwie kobiety. Okej. Aminai w takim razie, 46 lat, wyznawczyni Nialdy, bogini ziemi, czyli to będziemy mieli troszkę lepsze uprawy, ale co do jej cech, to jest no, przywódcą dobrym, co niezbyt się przyda, ale dobra, to jest chyba najlepszy wybór. To więc reorganizacja rady. Okej, nastroje dobre, praktycznie nie mamy rannych, tylko trzech chorych. To więc pytanie, co teraz? Przydałoby się więcej dóbr, bo chciałbym rozbudować fortyfikacje, tylko jak moglibyśmy je zdobyć? Tak, nie możemy mieć kolejnego szlaku handlowego. Teoretycznie moglibyśmy w tym celu rozbudować kapliczkę Ekarny. Tak, bo w tej chwili mamy tylko kapliczkę, a moglibyśmy z tego zrobić świątynię. I chyba tak zrobimy, bo... To pozwoli nam otworzyć kolejny szlak handlowy, czyli więcej dóbr. I aktywujemy także jedno z ciekawych błogosławieństw. Czyli chyba ten handel byłby najlepszy. Zwiększa nasze zyski z misji handlowych, ale najpierw musimy złożyć oczywiście ofiarę, żeby poznać ten sekret. I okej, świetnie. Dokładnie to, czego chcieliśmy. Tak więc się udało. O! Krasnoludy! Nowokaina, wielkie dzięki za przedłużenie suba. Piąty miesiąc. Miło mi przedłużyć suba u tak fajnego streamera. No wielkie dzięki, aż mi głupio. Nie wiem co powiedzieć. Wielkie dzięki. Dobra. Przybyła do nas ekspedycja handlowa krasnoludów. Czyli chcą substancji odżywczych, mówią. I chcą przetworzyć dużą ilość naszych dzikich bestii, aby ten cel osiągnąć. I pytają, co chcielibyśmy od nich otrzymać w zamian za 20 bestii. Okej, ich lider wziął niewielką figurkę, spojrzał na nią, a potem spojrzał na Areni. Tak, twoi mięśni... Jak to się odmienia? Mięśni rodzice byli na spiżowym... Byli w spiżowym bazarze. Dobrze, dobrze. Nie wiem, co to oznacza. Prawdopodobnie któryś z przodków Areni, być może nawet matka lub ojciec, mieli jakąś styczność z krasnoludami. I to być może nam pomoże. Czyli tak, możemy poprosić w zamian o błogosławieństwo, o skarb, o bogactwa ziemi, albo powiedzieć, że nie chcemy z nimi handlować. Okej, to ciekawe. Ok,
okej. Okay. Jeżeli ich wygnamy, to nasi ludzie poczują się dumni. Ale tylko troszkę. Krasnoludy to trudni przeciwnicy do pokonania. I nawet jeżeli się ich zabije, to krasnoludzki bóg po prostu tworzy kolejnych. Okej, krasnoludy uważają swego boga za urządzenie, które inni uszkodzili tylko przez to, że istnieją. Czyli Estia by ich odesłała, nasza nowa handlarka. Okej, Orisa ma nadzieję, że mówiąc o bestiach nie mają na myśli koni. A, to jest dobre pytanie, czy oni chcą 20 kóz, krów, czy koni? A, w sumie tego nie wiemy. Okej, magia, którą przeznaczyliśmy na rzemiosła na początku roku, pomoże nam lepiej ocenić ich bogactwa. A, czyli Jereno sugeruje opcję numer 3. Powinniśmy poprosić ich, aby zgnietli ludzi barany, mówi Endarei. Jak ona się nazywała? Ta czcionka jest fatalna. Aminai mówi, że to nie będzie miało efektu na morale. Dobra, zróbmy ankietę. Ciekawe. Czyli mamy do krasnoludy, które... Zarówno krasnoludy, jak i elfy tu się troszkę różnią od tych ze Smoczej Przełęczy. Nie wiem, czy to... Czy kwestia ewolucji, czy jakieś magiczne wydarzenie się wydarzyło? Ale dobra, jest już ankieta, to więc zachęcam do głosowania. Chyba krowy krasnoludy mają gdzieś co zjadają. No racja. A z krowy podejrzewam więcej mięsa niż z koni. Oxide nigdy nie lotnął się w Dragon Pass na krasnoludy? Ja tak, ogólnie. Trudno to tego dokonać, ale jest to możliwe. Tak, w King of Dragon Pass były krasnoludy. Ale chyba na streamie nigdy się na nie nie natknęliśmy. Gdzie jest ankieta? Jeżeli zjedziesz poniżej okna streamu, to znajdziesz taki fioletowy prostokąt z napisem Twitch Picks. Tam można głosować. Okej, okay, widzę, że wyrównane, ale do mi... Okej. Tyle samo głosów na opcję numer 2 i 3. Ale opcja numer 3 wysunęła się na prowadzenie. Dobra. Atreu.pl, wielkie dzięki za przedłużenie suba. 6 miesiąc, a więc nowa korona. Wielkie dzięki. Dobra, wygrała opcja numer 3, czyli bogactwa ziemi. Okej, okay, czyli straciliśmy faktycznie 20 krów. Otrzymaliśmy klejnoty i błyszczące metale, które nasi handlarze ocenili, że warte 22 krowy, czyli wyszliśmy na plus. Dobra. I o to chodzi. Właśnie to jest nasz cel w tym roku, żeby nazbierać kapitał, zbudować nowe fortyfikacje. Tylko zanim tego dokonamy, to będziemy inwestowali dalej w naszą produkcję dóbr. Czyli kolejny krok to jest budowa świątyni Ekarny. Czyli dzięki temu będziemy mieli kolejny szlak handlowy i uaktywnimy na stałe to błogosławieństwo. Okej, okay, dostaliśmy dwie krowy chyba? I to są ludzie barany, o ile się nie mylę. Tak, delegacja kapłanek z klanu Orvisi. Przybyła do nas, przekazując nam dary, aby uczcić narodziny dziewczynki. Powiedzieli, że jest ona specjalna, ponieważ była córką... ponieważ urodziła się najmłodszej z trzech córek, a więc kapłanek, które pochodzą od Winkota, który był przywódcą ich ludzi i tym samym pochodzi także od Orlanta, a więc ich boga, który zabił słońce. Okej, okay, naszym ludziom wydaje się, że to te wierzenia są mocno podejrzane. I dziwne, że do nas przybyły te kapłanki, bo przecież Orlantyjczycy, ludzie barany, to nasi wrogowie i obcokrajowcy. Ale tak, dali nam dwie krowy,
i tym samym zyskali prawo, znaczy no musimy ich jakoś ugościć. Czyli tak, możemy przekazać im dobra, dary. Możemy dać im ochronę naszego ochronnego ducha. Dać im błogosławieństwo ziemi albo odmówić. Okej, okay, czyli jeżeli wygnamy te barany, to zyskamy popularność. Uraltan też chciałby im coś powiedzieć, jakąś wiązankę puścić, też by ich wygnął. Okej, okay, Estia mówi, że ludzie barany nie prosili nas o podarunki, zanim spalili miasto Elempur. Okej, okay, nasi ludzie nie są fanami tej delegacji. Czyli są... do nas... Okej, okay, czyli niezbyt nas lubią. I dlatego też nie otrzymają, znaczy nie wezmą darów od nas z entuzjazmem, na który liczymy. Okej, okay, obydwa nasze ludy wyznają bogini ziemi i krów. Czyli Jereno jednak by się podzielił magią. Endarei oczywiście mówi, że kiedy tylko opuszczą nasze terytorium, powinniśmy ich zaatakować. A Animai także mówi, że mogłaby pomóc w błogosławieństwie. Bo jest wyznawczynią Nialdy, bogini ziemi. No dobra, no trudne pytanie. Czyli pytanie jest takie, czy prowadzimy jakąś ograniczoną dyplomację z wrogami naszej kultury, naszego ludu. Czyli baranami, wyznawcami Orlanta. Złego, burzowego boga. To jest dobre pytanie. Okej, okay, zobaczymy jak tam wyniki. A, dobra. Opcja numer 4. Dobra. Czy nie? Odmawiamy. Czy odmawiamy grzecznie? Okej, okay, nie, może napiszcie w czacie, bo nie chcę robić kolejnej ankiety. Bo możemy odmówić grzecznie, jakoś uprzejmie, albo nie. Tak, nie, tak, tak, nie, tak, nie, tak. Okej, okay, podzielone głosy dość mocno z tego, co widzę. Ale chyba więcej tak, więcej jest na tak. W takim razie uprzejmie, ale jednak odmówimy. Okej, okay, kapłanki przyjęły to do wiadomości i odeszły. A, czyli nie byliśmy jedynym klanem jeźdźców, który nie uznał narodzin tego dziecka, które ma na imię Redalda, jako dziecka jakiegoś specjalnego. Okej. Okay. Czyli tak, mamy... Aha, późne lato cały czas, późna pora ognia. Szlak handlowy. Tak, bo zbudowaliśmy tą kapliczkę, czyli powinniśmy, o ile się nie mylę, móc... Tak, możemy utworzyć nowy szlak. I niech to będzie do, powiedzmy, 7 gwiazd, którzy są naszymi sojusznikami. Tam więc wysyłamy Uraltana z niewielką eskortą. Albo nie, Estię. Estia jest równie dobra, jeżeli chodzi o handel. Dowiedzieliśmy się, że klan Zielonego Żółtego Sory Wzgórza wykonał trwający rok rytuał, który zakończył się wtedy, gdy zaatakowali Urkaringa, klan Urkaringa. Żółte wzgórza były zwycięskie i otrzymali magię. Ich przodkowie przyjęli ostatnich, którzy przetrwali z Elempuru, kiedy został zniszczony przez barany. I żółte wzgórza nienawidzą baranów tak samo mocno jak Areni, okej? Okay? Okej, okay, a co mamy tutaj? Sorry, na chwilę.
Sorki za to, dobra? Czyli tak, zobaczmy, co my tu mamy. Czyli tak, załoga Rydwanu, który należy do klanu Arya Sztyw, wjechała do naszego klanu prosząc o gościnność, o ugoszczenie ich przez kilka godzin. Czy ich piechurzy bronią grupy zdobytych? A, baranów, których sprzedać chcą w Królestwie Rydwanów, które leży na północ od doliny. Okej, czyli mówią, że nasze towary, które zdobyliśmy, są na skraju wyczerpania. I ponieważ chcą, aby przybyli na ten targ niewolników z nimi w dobrej kondycji, to chcieliby tutaj troszkę na naszych ziemiach wypocząć. I oferują coś w zamian. A, czyli okej. Czyli możemy przyjąć tą ofertę? Zaatakować tych handlarzy niewolników, odmówić, udzielić im gościnności. Tak, żeby dowiedzieć się więcej i potem ostrzec tych jeńców, że mają być sprzedani. Tylko chwila, Arya Sztyw to nie są przypadkiem nasi sojusznicy? Tak, to są nasi sojusznicy. Czyli tak, to jest jedyny klan Rydwanów, który jest naszymi sojusznikami. Okej, okay, Arya nie mówi, że nasi ludzie chcą... Okej, okay, żebyśmy odmówili najwyraźniej. Jeżeli ich wygnamy, to będziemy zaatakowani, mówi Uraltan. O, jeżeli dowiedzielibyśmy się, z którego klanu baranów pochodzą ci jeńcy, to moglibyśmy uzyskać coś za informację, mówi Orisa. Goldaton Koło wziął do niewoli wielu tengijskich tanów, ale potem Tengist, baran, odpłacił tą przysługę. Okej, czyli niewolnicy są kiepskimi zbieraczami, ponieważ muszą być cały czas obserwowani. Dobrze by było, gdybyśmy mieli klan baranów, który stałby po naszej stronie, mówi Animai. Okej, czyli... Ona by nawet zaatakowała naszych sojuszników, żeby ich wyzwolić. Dobra, zróbmy ankietę. Ha, czyli tak jakby się zmienia troszkę sytuacja polityczna. Czyli być może jest możliwa dyplomacja jakaś i... normalne relacje z ludźmi baranami, ale zobaczymy. Super Antiga, barany trzeba niszczyć, aha. Cztery będzie zgodne z tradycją klanu, okej. Okay. Okej, głosy mocno podzielone, ale dominuje opcja numer jeden. To są faktycznie nasi sojusznicy, tak więc pozwolimy im się zatrzymać nieco na naszym terytorium z tymi jeńcami. A, dostaliśmy także 10 dóbr, spoko. Tak. A, czyli otrzymaliśmy srebrne naszyjniki, które zabrał jeńcom. Okej, czyli poprowadzili niewolników dalej. Dobra. Czyli pora ziemi w tej chwili. Pytanie, co teraz? Czekamy na ustanowienie tego nowego szlaku handlowego i zobaczymy, czy stać nas na budowę jakiejś fortyfikacji. Czyli mamy do zbudowania, zostały nam dwie rzeczy. Czyli palisada albo kamienny mur. Okej, okay. Nie stać nas ani na jedno, ani na drugie, tak więc na razie poczekamy. Na razie się z tym wstrzymamy. Ale co innego możemy robić? Przedsięwzięcie? Tak, możemy rozpocząć nowe przedsięwzięcie. Okej, okay, możemy Okej, dokończmy budowę tej naszej hali. Czyli kolejnym krokiem będzie jej konsekrowanie. Składając w ofierze przynajmniej 10 krów. Dobra. Weźmy to.
Okej, okay. Sesemora złożyła w ofierze konia, trzy krowy i złote tabliczki warte trzy krowy. Potem zaś nasi kapłani i kapłanki zaczęli tańczyć wewnątrz hali, napełniając ją dymem z siedmiu ziaren. Okej, okay, czyli Sesemora miała także wizję, w której nasi przodkowie wręczali dary Elmalowi, Nialdzie, Gamari i Hialorowi. Bogom podobało się ich hojność i ich pobłogosławili. Wtedy zaś nasi przodkowie powiedzieli Sesemarze, że będzie jechała niebezpieczną ścieżką, ale jeżeli z tej ścieżki nie zejdzie, to nasz klan zawsze będzie ją pamiętał. Tajemnicze. Ale chyba poszło, ogólnie chyba poszło dobrze. Tak, bo jeżeli tylko dokończymy budowę tej hali, to będziemy mogli dwa przedsięwzięcia na rok wykonywać. Dobra, pytanie co teraz? Estia jeszcze nie wróciła. A, mamy też to niebezpieczeństwo bandytów, tak więc nasze ekspedycje mogą mieć problemy. I to jednak moglibyśmy rozwiązać jedynie poprzez przedsięwzięcie odpowiednie. Dobra, nie mamy nic lepszego do roboty. Tam jest niech Uraltan zbada nasze własne terytorium. Ale dobra, już się martwiłem, że Estia mogła paść ofiarą bandytów, ale nie. Czyli wraca od klanu Siedmiu Gwiazd. Niewielki zysk i kolejny szlak handlowy, spoko. A co mamy tutaj? Okej. Okay. Czyli fala jakiś skarg na jednego z członków naszej rady osiągnęła apogeum. Czyli tak, naszym ludziom nie podoba się to, że Yorisa, nasza główna dyplomatka, często nadużywa i wykorzystuje system prawny, aby rozwiązywać dysputy z innymi członkami klanu. Okej, okay, czyli ona marnuje czas, bo kiedy starszyzna wydaje jakiś wyrok, to ona go potem kwestionuje. Okej, okay, czyli w tej chwili nasz wódz Areni spotyka się z innymi członkami klanu, aby zdecydować, co zrobić z Yorisą. Okej, okay, Yorisa, przypomnę, ma 60 lat. Jest niesamowitą wręcz dyplomatką. Tak, no to jest najbardziej utalentowana członkini naszej rady, właśnie konkretnie w kwestii dyplomacji. Ale tak, możemy powiedzieć Yorisie, aby przestała to robić? Możemy także zorganizować turniej, który miałby polegać na ułożeniu piosenki, która wyśmiewałaby te działania Yorisy. Możemy zmienić prawo i ustanowić limit odwołań od wyroków. Możemy usunąć Yorisę z rady, albo nie zrobić nic. Okej, okay, Areni mówi, że naszym ludziom spodoba się turniej albo zmiana zasad. Kiedy Hialior pochwycił bestię prawa, to wziął ją na smycz, tak aby mu służyła i go nie gryzła. Okej, okay, ciekawe. Yorisa jest nieobecna, czyli nam nic nie powie. Ludziom nie spodoba się, jeżeli odbierzemy im ich prawo. Tylko po to, żeby rozwiązać kwestię jednej osoby. Czyli Jereno by przekonał Yorisę. Diabeł Piszczałka! Wielkie dzięki za przedłużenie suba. Dzięki, dzięki. Okej. Okay. Czyli Endarei tak, żeby chciała ją wyśmiać. O, tak samo mówi Animai, to samo co Estia. Dobra, zróbmy ankietę. No, delikatna sprawa, bo z jednej strony mamy tutaj sytuację wewnętrzną w naszym klanie. Z drugiej, bardzo, bardzo utalentowaną członkini rady.
Tak więc no to jest dobre pytanie. Ok, jest ankieta. Tak więc zachęcam do głosowania. O tym mogła być przepowiednia? No właśnie. Znaczy to dotyczyło kogoś innego, ale no, nie wiem, być może. Okej, okay, opcja numer 1. Czyli chcecie przekonać Jurisę, aby troszkę przytemperowała swoje działanie. Dobra, weźmy opcję numer 1. A! Chyba to zadowoliło naszych ludzi, ponieważ Jurisa przyznała, że jej zachowanie było przesadne i obiecała poprawę. Dobra. Czyli sprawa rozwiązana, świetnie. Mamy zimę. Wczesna pora mroku. I dobra, stać nas na budowę palisady. Chyba zainwestujemy w palisadę. Mamy 86 dóbr. To będzie nas kosztowało 75, ale wydaje mi się, że warto. Czyli tak, no zostało tylko jedno, a więc kamienny mur, ale tak, to będzie bardzo, bardzo duży wydatek. Troszkę mnie niepokoi, że Uraltan jeszcze nie wrócił, bo wysłaliśmy go do badania naszego terytorium. Już powinien wrócić, kurde. Dobra, co możemy zrobić? Przedsięwzięcia nie możemy. Kolejnej ekspedycji nie wysyłam, bo jest zima. Poprośmy jakiegoś ducha, którego mamy o pomoc, być może. Nietoperza. Nie wiem, co to dokładnie robi, bo... redukuje to nasz strach przed ciemnością. A dobra. Potargujmy się z tym duchem i być może nam pomoże. Czyli tak, po pewnych negocjacjach duch nietoperza zgodził się pomóc klanowi, ale tylko przez jeden rok. Okej. Okay. I Jurisa mówi, że mielibyśmy większe szanse z duchami, gdybyśmy mieli szamana w klanie. Okej, okay, itinerant to jest słowo, czy to jest nazwa klanu? W każdym razie przebywają do nas handlarzy, operując dobra. Czyli spędzają niewiele czasu w swych rodzinnych klanach i łączą się razem i są chronieni przez klan Błyszczących Gwiazd. Tak więc chcieliby wymienić swoje złoto, klejnoty i ozdobną broń na nasze krowy i konie. Estia, więc nasza główna handlarka, mówi, że brakuje nam tych rzeczy. Czyli brakuje nam krów i koni. A! Czy to dobrze przeczytałem? No, mówi w każdym razie Estia, że moglibyśmy poprosić ich o informację. Czyli zobaczmy, co my tu mamy. Możemy poprosić ich o informację na temat działania wroga. Możemy... A! Zapytać, który z naszych sąsiadów jest słaby. Możemy też odmówić, albo przyjąć ich ofertę. Dobrze mieć informacje o wrogach, mówi Areni. Wiedzą, że potrzebujemy dóbr bardziej niż krów. Ale dobrze nas potraktują. Okej, czyli Estia by jednak przyjęła ich ofertę. Czy ja to dobrze tłumaczę? Tak, chcą od nas kupić krowy i konie za dobro. Okej, czyli interesuje ich tylko handel, a nie polityka. Mogą nam powiedzieć o słabych klanach rydwanów lub baranów, ale nie o ale nic na temat jeźdźców. Busenari powiedziała, że wszystkie krowy to moje córki. Karna odpowiedziała, że złoto, które dadzą po ich sprzedaży, uzbroją naszych synów. Okej. Okay. Nie powinniśmy zawsze przejmować się wrogami. Okej. Okay. Dobre pytanie. No potrzebujemy dóbr. Ale zróbmy ankietę.
Okej, okay, jest ankieta. Szkoda, że nie ma żadnego przedstawienia graficznego wioski. Tak, brakuje czegoś takiego. Nawet brakuje takiej grafiki. To było minimalne, nie? W King of Dragon Pass, ale tych zmieniających się pór roku. No brakuje tego, bo jest dużo tej takiej, tu nie wiem, tekstury skóry czy tam starego papieru, która jest pusta. No, można by to lepiej wykorzystać, na pewno. No interfejs to na pewno najsłabszy chyba element tej gry. Okej, okay, zobaczmy jak tam wyniki. Okej, okay, opcja numer 4. Zdecydowanie. Ile krów oferujemy? Okej, okay, to nie mam zielonego pojęcia. Możemy gdzieś to zobaczyć? Koni mamy tyle. Wydaje mi się, że to powinno być gdzieś tak 700. Czyli mamy troszkę mniej niż te 700, to nie wiem ile. Tak naprawdę nie potrzebujemy kosmicznych ilości. Głównie chodzi o to, żeby nam starczyło na utrzymanie kapliczek pod koniec roku. Tak więc 20. Weźmy 20. Ile koni? Okej, okay, ja nie wiem ile... Właśnie to jest kolejna rzecz. Ja nie wiem ile to jest dużo koni. Ja nie wiem jaka jest optymalna ilość koni. Nie mam zielonego pojęcia. Okej, okay, 5. Mamy 256. 10? 10 powiedzmy. No. Dobra, 10. Mamy 256, 10 to nie będzie wiele. O, dobra. To jest chyba dobra cena. Czyli handlowali się uczciwie i obydwie strony były zadowolone z tej wymiany. Okej, okay, to nie sądziłem, że aż tyle dostaniemy w sumie. Chyba było warto. I mamy porę burzy. Okej, to mnie niepokoi jak cholera, Uraltan. Kolejnego roku musimy coś zrobić z tymi bandytami, bo... To już jest któraś ekspedycja, która zaginęła. Bo Uraltana wysłaliśmy dosłownie, kurde... na nasze własne podwórko i nie wrócił jeszcze. Przez kilka miesięcy, czyli już chyba nie wróci. Mamy ewidentnie problem. Okej, okay, czyli co teraz, bo no, na pewno nie ekspedycja kolejna. Kolejnego szlaku też nie możemy mieć, nie. Z dobrami jest dobro, dobrze. Może poznajmy jakieś błogosławieństwo kolejne. I właśnie a propos. Zarlen, czyli to jest patron badaczy i odkrywców. Złóż mu ofiarę, więc żeby tylko tak no, na przyszłość poznać jedno z jego błogosławieństw. I udało nam się. To więc to powinno nam teoretycznie pomóc. Czyli mamy Pathfinder. Pomaga naszym badaczom i pomaga im znaleźć drogę powrotną do domu. Wiecie co, kusi mnie, żeby to aktywować. Być może Uraltan wróci dzięki temu. Chyba spróbuję. Nie wiem, czy to coś da, ale... Okej, okay, Zarlen przyjął naszą ofiarę. I kurde, znowu to samo. Czyli tak, mamy na koniec roku powrót dzikich psów. Które zaczęły grasować na naszych pastwiskach, zabijając 44 kozy. To już jest któryś raz. Czyli możemy uspokoić naszych ludzi, zapewniając, że to jest tylko jednorazowe wydarzenie. To jest trzeci raz już chyba. Możemy wezwać na pomoc bogów. Wezwać duchy wilków, aby przepędziły psy, albo sami ruszyć na polowanie na psy. Ostatnio chyba próbowaliśmy na nie polować, ale nie znaleźliśmy ich, o ile się nie mylę. Czyli tak, wrogie psy podążały za Elmalem w czasie bitwy Pióropuszczowego Wiatru. I tego dnia poznały sekret tego, że jego strzały są ogniste, okej? Okay?
Okej, Estia preferuje ofiarę dla bogów, którą można wzmocnić dodatkową ofiarą. Błogosławieństwo nie tylko zatrzyma te psy, ale także kolejne generacje, kolejne pokolenia psów. My oczywiście nie hodujemy psów i nie uznajemy także istnienia bogów. Boga psów. Okej, czyli nie powinniśmy wysyłać więcej niż 8 ludzi na tę misję, bo inaczej te psy uciekną. Psy nie różnią się zbytnio od wilków. I dlatego też także są wrogami kus. Okej. Dobra, zróbmy ankietę. No, to jest problem. Musimy w końcu ten problem jakoś rozwiązać. To już jest któryś raz. Okej, jest ankieta. Dwa razy próbowaliśmy upolować. Aha. Chyba tak, no chyba tak. Faktycznie. Też ciekawe, czy to ma coś wspólnego. Nie wiem, czy pamiętacie tą ekspedycję na Psie Wzgórza. Gdzie zostaliśmy troszkę upokorzeni przez tych ludzi z tym wielkim psem. Ale dobra, wygrywa opcja numer 2. Czyli wezwiemy na pomoc bogów. Ile składamy w ofierze? Okej, nie mam pojęcia. Złóżmy troszkę więcej niż zazwyczaj składamy w ofierze, żeby poznać sekret, czyli powiedzmy coś takiego. Może nawet troszkę mniej krów. Okej, i pytanie, którego boga wzywamy, czyli może to być Dostal, który ich wytropi i zabije, Elmal, który ochroni nas przed ich powrotem, albo Uriarda, bogini kus, która nauczy jej kozy, aby uciekały. Nie wiem, chyba Elmal, nie? Bo to już jest trzecia taka sytuacja, czyli nie chcemy, no przede wszystkim nie chcemy chyba powrotu tych psów. I chyba się zgadzacie, dobra, weźmy Elmala. Czyli tak, nasi kapłani zatańczyli w świątyni Elmala. Ale kiedy podskoczyli w kierunku nieba, to nie znaleźli tam naszego boga. A, ponieważ zajęty był walką z jego bardzo groźnymi wrogami. No niestety. Okej, Gereno odwiedził nasze pola uprawne i jest zaniepokojony. Czyli mówi, że uprawiamy tą pszenicę przez niemal 5 lat. I gleba jest coraz bardziej jałowa. O cholera, dobra, czyli mówi, że za rok albo no jak najszybciej powinniśmy przygotować nowe pola. Czyli to niestety będzie kolejne przedsięwzięcie. Albo możemy też, aha, czyli przetworzyć część pól uprawnych na pastwiska. Dobra. Czyli to będzie kolejna rzecz, którą musielibyśmy zrobić. O, w mordę, dobra. Stare pokolenie odchodzi, czyli Taruntak, Elgra i Gereno, nasz sędziwy specjalista od praw, umierają w podeszłym wieku. Dobra. Aha, i okej, tracimy jeden szlak handlowy, spoko. O, ale mamy, okej, przynajmniej jedna dobra wiadomość na koniec. Nasza hala klanowa jest ukończona w końcu. Okej, czyli teraz będziemy mogli organizować dwa przedsięwzięcia na rok. I tak oto rok dobiega końca. Zobaczmy, co my tu mamy.